Cześć Wam. O tym, jak wyczyścić układ dolotowy w dieslu, omówiłem w poprzednim filmiku, gdzie czyściłem silnik 1.6 TDCi, który jest w Fordach, w Volvo. Natomiast dzisiaj Wam tylko pokażę najważniejsze przy czyszczeniu silnika 2.0 TDI 150 koni CRLB ze Skody. A co jest najważniejsze? Gdzie wetknąć ten wężyk od chemii? A nie jest to takie proste w tym silniku. Wymyślili E14, taka gwiazdka do zamocowania tego ogranicznika akumulatora. Dobra, teraz powinien wyjść. Ok, po zdemontowaniu akumulatora widzimy tę rurę, tutaj jest przepływ powietrza jakby w tamtą stronę. No i tutaj zdejmę tą opaskę i tam będziemy psikali. Działamy. Kurde. Dobra, mechanika znowu zweryfikowała mechanika. Chciałem dostać się przez akumulator do tej rury, żeby tutaj zapsikać do środka i żeby sobie tam poszło wszystko ładnie do dolotu. Nie chciałem robić tego tutaj gdzieś tam przez czujnik czy coś. Chciałem, żeby cały dolot dostał tym środkiem. Natomiast ta rurka, ona jest montowana tutaj z całym tym plastikiem. Ona nie zejdzie, ona Wam nie zejdzie, a jeśli zejdzie, to ją tak potargacie, że nie będzie się nadawała do niczego. Jest niedziela. Ja rano, jutro muszę wracać tym samochodem, nigdzie nic nie kupię, więc nie próbowałem nawet tego zdjąć, bo naprawdę siły tu są ogromne. Wydumałem coś takiego, że zdejmę sobie obudowę filtra powietrza i bardzo dobrze też, bo tutaj miałem pełno syfu i oczyściłem sobie filtr powietrza, muszę w ogóle kupić nowy. Doszedłem sobie do takiego rozwiązania, że śrubokrętem otworzyłem tutaj światło do tego przepływu, który tu idzie i tu będę psikał, tu sobie będzie leciało. No nic lepszego nie wymyślę. Nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać tutaj. Widzieliście może ten filmik mój o Fordzie w C-Maxie w silniku 1.6 TDCi. To poszło w parę sekund, a tutaj się trzeba nakombinować. No ale takie są nowoczesne silniki. Teraz mocuję akumulator i będziemy działali z czyszczeniem. Dobra, już jestem po czyszczeniu. Jak to zrobiłem? Próbowałem tę rurę, która jest, podnieść śrubokrętem i wsadzić ten rozpylacz, ale to nie działało, powiem Wam, że ten sposób się szybko zweryfikował, więc po prostu obciąłem końcówkę i wsadziłem tutaj w tą rurę, w tego węża, docisnąłem paluchami. Ja Wam pokażę dokładnie tego węża, o którego chodzi, o w tego węża docisnąłem paluchami. No i działało, ale powiem Wam, że to robienie tego w garażu to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Śmierdzi jak nie wiem co. Ja w pewnym momencie założyłem sobie maskę i okulary, bo i drażniło to oczy i drażniło to układ oddechowy, także nie polecam w garażu. No my to dzisiaj robiliśmy w garażu dlatego, że znaczy samochód, garaż jest otwarty, ale robiliśmy to w garażu dlatego, że pada, także z wielkimi bólami, ale wyczyściłem ten układ dolotowy. Silnik grzęził, podskakiwał, ale tak jak Wam mówiłem w poprzednim filmiku, od tego jest osoba druga w samochodzie, żeby wtedy ściągać obroty poniżej tych, które ma ustawione, a powinno się ustawiać między 1,5 a 2500. My ustawialiśmy tak raczej 1500 obrotów. No i co? Z trudami, ale poszło. Chciałem nagrać, jak dym leci zza samochodu, ale niestety nie leciał. Wszystkie te cząstki pewnie zostały wyłapane przez filtr, czy gdzieś tam ugrzęzły. No po prostu czyściutko było, nic nie leciał. Albo po prostu mam czysty układ dolotowy. Nie, chociaż tak nim rzucało. No nie wiem, nie, po prostu
Po prostu nic nie leciało za samochodem. A wczoraj za tym C-Maxem, którego oczyściłem, to leciało bardzo dużo. No dobra, to co? To tyle chyba, bo chcieliście taki filmik o tym, żebym nagrał, jak to zrobić w tym silniku 2.0 TDI. To pokazuję, przerąbane. Można pewnie tędy przez czujnik się jeszcze dostać, ale to już jest raczej za blisko tego silnika. No, też tutaj jest układ dolotowy, ja chciałem tu wszystko wyczyścić, także uznałem, że to będzie dobry pomysł. Dobry, ale ciężki. Biorę się za montaż powtórny tego wszystkiego. No i tyle. Trzymajcie się. Nareczka.